Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jest wtorek, ja właśnie się wyszykowałam. Mam bardzo delikatny makijaż, bo dzisiaj namalowałam sobie tylko kreskę eyelinerem, który już się praktycznie kończy i prawie jej nie widać. Ale mam taki ochotę właśnie na taki makijaż ostatnio. Także grzywka, każdy włos w inną stronę, dlatego że miałam spięte, miałam za wysoko kitę i niepotrzebnie spięłam grzywkę do tej kity. I tak się, o, zrobiło, trochę uklepałam wodą, ale... Ale i tak ona, zobaczcie, żyje własnym życiem, ale to nic. Słuchajcie, przychodzę do Was tak naprawdę z Denkiem, tylko powiem Wam, że jest mega zimno. Tu wychodzi słońce, tu jest bardzo duża czarna chmura i muszę mieć parasolkę, żebym nie zapomniała i też się grubiej ubrać. Wczoraj wyskoczyłam w krótkim rękawku i w takiej cienkiej, bawełnianej kurtce moro i myślałam, że zamarznę, więc muszę dzisiaj się grubiej ubrać. Ja teraz mam też otwarte okno, dlatego że... Zobaczcie, nie jestem tu sama. Królinek siedzi ze mną, myje się i w ogóle czuwa przy mnie, więc trochę otworzyłam okno, żeby się przewietrzyło, bo jak wychodzę, to już zamykam, wiecie, bo trochę jest chłodno w domu mimo wszystko. W nocy jak zimno i w ogóle jak się wieczorem chce iść wykąpać. Szok po prostu, bo to się nie zrobiło trochę chłodniej, to się zrobiło mega zimno po prostu od razu, więc teraz przeżywają wszyscy szok, no ale no... To jest normalna pogoda, tylko po takich wysokich temperaturach to człowiek po prostu nie może dojść do siebie teraz. W każdym razie, szkoda, że cały czas pada, bo takie jesień to ja nie lubię. W każdym razie chcę Wam pokazać jedną zdenkowaną rzecz. Szampon Isana. Piękne opakowanie, chyba najładniejsze ze wszystkich szamponów, jakie widziałam do tej pory. To jest Sensitive Kwiat Bawełny i Haber Bławatek do włosów, do wrażliwej skóry głowy i włosów normalnych. Wiecie co? On jest bardzo delikatny, jeżeli faktycznie macie tą skórę podrażnioną i tak dalej, no to możecie sobie go kupić i używać. On jest tam tani, bo kosztuje chyba 2,50 i sprawdzi się na pewno, natomiast u mnie się nie sprawdził. Ja myję głowę co drugi dzień i na drugi dzień te włosy były po prostu nieładne, tak jakby były nieumyte, więc dla mnie za słaby, natomiast idealnie się sprawdził do prania, do szorowania buciorów, do mycia podłogi, więc ja go zużyłam, no bo wiadomo, no co z nim miałam zrobić, zużyłam. No, w każdym razie do normalnych, przetłuszczających się włosów absolutnie bym nie polecała. I co jeszcze miałam Wam powiedzieć? A, i dzisiaj mają też przyjść moje ubrania z Decathlonu. Jeżeli będę w stanie, to pójdę do paczkomatu, odbiorę je i pokażę Wam później. Nie wiem, czy będą dobre. Ja tak brałam dziwnie, bo getry wziąłam S-kę, a bluzkę wziąłam 40-kę. Według rozmiarów. Natomiast ja mam z Decathlonem tak, że... Ja nie znam tego sklepu. Kiedyś coś zamawiałam, ale już nie pamiętam, jakie to były rozmiary i tak dalej. Nie wiem, czy jeszcze też, bo jakąś bluzkę chyba brałam i opaskę. No to właśnie tą bluzkę, nie pamiętam, w ogóle nie wiem, gdzie ona jest. Kiedyś ją tam przez moment nosiłam, w sensie do biegania, ale nawet nie wiem, jaki rozmiar ani nic. W każdym razie była dobra wtedy, ale no mówię, nie wiem, co wzięłam, więc teraz brałam przypadkowe rozmiary, w sensie takim, co mi tam wyskoczyło, jak dobrać rozmiar, to tak brałam. Zobaczymy, czy będą dobre. Pokażę Wam te rzeczy oczywiście, jak wrócę. No, a tymczasem idę, słuchajcie, się przebiorę już, zrobię sobie moją miksturę pod pachy, bo pewnie widzieliście już filmik, jeżeli nie, to zobaczycie, ale chyba widzieliście. I no i się ubiorę i będę wychodziła, także słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia później. No, zobaczcie. Dzień dobry, Franusiu. Dzień dobry, myszko. Co ty, kochateczku, robisz? Co ty mi do kosmetyki przywalaś? No co? No słuchajcie, ona musi być ze mną, nie ma w ogóle innej opcji. Drugi pokój jest wolny, ale Frania, no chodź, ojejku. Hej, witajcie w środę, jest środa dzisiaj, znowu jest piękne słońce, o, Franucha oczywiście przyszła. Nie znowu, dzisiaj jest piękne słońce, wczoraj padało cały dzień i było, słuchajcie, co maluszku, było, słuchajcie, tak paskudnie, to co wystaje, to są Franusi zioła, to nie jest worek na śmieci jest dalej, zaraz będę też szła na śmietnik, jest godzina 6:53, no co ty chciałeś, o Jezus, no musiała tu przyjść, no co maluszku. W każdym razie, zrobiło się ciemno, w każdym razie w ogóle wiecie co, mam jakąś chrypę, dlatego że jest tak zimno, no zobaczcie, no. No co ty działaś malutka? No co ty, o Jezus, Boże, tylko by się przytulała. No co? W każdym razie, chcę Wam pokazać te ubrania z Decathlonu, ja co prawda na razie nie biegam, bo cały czas mnie coś trzyma, słuchajcie, chyba Wam wczoraj to mówiłam. I nie wiem, kiedy pójdę biegać, mam już przerwę 1,5 tygodnia, więc to nie jest w ogóle śmieszne ani fajne, bo chciałam być systematyczna w tym, co robię, no ale widzicie, nie da się. Natomiast też pogoda na przykład wczoraj była w ogóle niesprzyjająca, tak wiało i tak padało, było mega zimno. I ja już czuję po prostu, byłam w aptece po jakieś probiotyki i mogłam sobie kupić jakiś czosnek, bo to nie wiem, czy ktoś się uchroni w taką, słuchajcie, pogodę i jak jest taka zmiana pogody i w domu tak zimno, nie mam pojęcia. W każdym razie nieważne, nie o chorobach będę tutaj gadać, tylko o getrach, słuchajcie, kupiłam getry. Długie. Takie, słuchajcie, te obie rzeczy kosztowały 39 zł za sztukę.
To są długie getry, słuchajcie, one są bardzo długie. Ja mam 1,75 i naprawdę one są mega długie. Jak ktoś jest niższy, to chyba będzie musiał sobie je zawijać. One mają tutaj taki zamek. Widać, taki zamek. W sumie ja nie wiem, czy tam coś można schować. Takie, wiecie, chusteczkę do nosa. Generalnie one są z bardzo fajnego materiału. Jak widzicie, mają też sznurek, więc nawet jak kupicie ciut, przypuśćmy, za duże, to możecie sobie tu związać. Zresztą wiecie co, one ogólnie tutaj są wąskie w pasie. Ciężko je przyłożyć przez biodra. Ja mam ten rozmiar, nie wiem, czy to jest najmniejszy, ale nie wiem, czy może prawie najmniejszy, S-kę. Sugerowałam się tym, co tam jest napisane z boku, w sensie jak dobrać rozmiar. I wyszło mi, że S-ka, więc wzięłam S-kę i naprawdę jest idealna, nawet nic bym nie musiała mieć tego sznurka, po prostu wszystko dobrze się trzyma, bo wiecie, te getry, one muszą być obciśnięte, ale też nie takie, żeby wam ściskały nogę. One są mega przylegające, ale nie są obciskające. Takie zwykłe czarne, one to mają takie odblaskowe dodatki po prostu, gdzie nie gdzie, o tutaj z boku, tu na dole, także spoko, za 39 zł naprawdę będą fajne. I bluza. Bluzę też wzięłam z dwóch powodów, dlatego że ma bardzo długie rękawy i ma trochę jest wyższa przy szyi. Ja nie mam, mam komin taki polarowy gdzieś, nie wiem gdzie, ale to chyba jeszcze, chociaż może to już jest pora na takie te kominy, bo wieczorem było 10 stopni wczoraj, więc naprawdę zimno, jeszcze ten wiatr. W każdym razie, tak wygląda bluza. Też ma te odblaski takie standardowe, zobaczcie. Ona jest bardzo fajna w ogóle. Ona tutaj ma takie coś na palec. Nie wiem, czy to widać, że jak sobie założycie, tak sobie zakładacie na palec, więc ta bluza jest naprawdę długa, jest w niej ciepło. Ma taki bardzo przyjemny materiał, bo to jest taki delikatny misiu pod spodem, taki bardzo delikatny. Czyli ona nie jest takim samym materiałem jak getry na przykład, tylko jest troszeczkę cieplejsza i długa, taka za biodra. Ona nie jest cała rozpinana, tylko tutaj taki kawałek i jak sobie zapniecie tą górę, to zawsze macie tutaj trochę wyżej. Ona nie jest taka mniej więcej dotąd, no ale zawsze coś. Ja zawsze miałam z tym problem, jak biegałam w zimnych, takich miesiącach jesiennych, zimowych, gdzie było zimno, że właśnie gardło mnie bolało. O, bardzo fajna bluza. Ona, słuchajcie, jest w rozmiarze M. Czy właśnie to jest dziwne? Tu jest napisane M, a to jest tak naprawdę 40. Ja nie kupowałam M-ki, tam było napisane, że jest rozmiar 40. Ja wzięłam 40. I ona nie jest jakaś bardzo duża. Ja mogłam mieć, zobaczcie, tutaj mam ramiona. No, ciut jest za duża, mogłabym wziąć mniejszą, ale wiecie co, ja też mam biust i ja nie chcę, żeby taka była, wiecie, dżownica i tylko będzie mi tutaj coś wystawało, tylko chciałam, żeby ona troszeczkę taka była, wiecie, weszłabym na pewno w mniejszą, na spokojnie, tylko miałabym po prostu tutaj w tym obszarze obciśnięte, więc nie chciałam, bo tu nie rewia mody, mi ma być wygodnie, jak będę biegała, więc no, taka zwykła czarna bluza, no mówię, dwie rzeczy, nie zapłaciłam chyba niecałe 40 zł za obie rzeczy i przesyłka była darmowa. No, także tyle. Słuchajcie, ja się cieszę, że jest inna pogoda, naprawdę, aż od razu jest jakoś tak, no koło światło się jak zmienia, kurde. W każdym razie muszę coś wybrać sobie do ubrania, nie wiem co. Wczoraj miałam bluzkę z długim rękawem, taką w miarę cienką i na to gruby sweter długi i słuchajcie, tak smarzłam. No się raczej tak nie będzie, ale też wczoraj wyciągnęłam swetry sobie tam z góry i tak, no wiecie co? Wyciągnęłam sobie swetry tam z góry i po prostu tak myślałam, aby założyć, ale chyba nie, no jak jest takie słońce, to założę może jakąś bluzkę. Jak zdążę, to się wam pokażę. Idę się ubierać, bo jest 6:58 i zaraz, kurde, nie zdążę. Aczkolwiek bardzo szybko się ostatnio wyrabiam. Dzisiaj z zegarkiem w ręku robiłam makijaż, zajął mi 15 minut, bo mam też głowę wysuszyłam, zrobiłam sobie do pracy kanapkę, spakowałam ryż z kurczakiem, bo nie wiem, co mam jeść, takie suchoty jem cały czas. Więc bułka też tylko plaster takiej cieniutkiej, jakieś tam szynki gotowanej i nic więcej. Burczy mi brzuchu, no ale ja się boję cokolwiek. Ja i tak wczoraj chyba za dużo zjadłam, ale byłam taka głodna po tych tylu dniach niejedzenia. Także, no, w sumie wszystko mam zrobione tak na dobrą sprawę, więc mogę nawet trochę później wstawać. Aczkolwiek ja dzisiaj sobie nastawiłam budzik na 5:40 i oczywiście wstałam za 5:06, tak mi się nie chciało. Zimno jakoś tak nieprzyjemnie, nie chcę się wstawać. Dobra, idę się ubrać i jak coś fajnego znajdę, to albo nie fajnego, to postaram się wam pokazać. Wiecie co, nie chcę mi się już zasłaniać żaluzji, dlatego że chcę, żeby trochę słońca wpadło do mieszkania, bo tu jest bardzo zimno. Faranikłaki. Natomiast chcę wam pokazać, w co się ubrałam. No tyle chyba będzie w sumie widać. Ubrałam tą bluzkę z H&M-u. Tą taką w kwiatki. Ogólnie ona jest bardzo przyjemna, ma bardzo fajny materiał, jest mega wygodna, wszystko by było z nią fajnie, oprócz jednej rzeczy. Słuchajcie, ona ma tutaj, ona jest dość długa, ale ona ma też mocne rozcięcia. I jak założycie spodnie z normalnym stanem,
takim, o, dotąd, to niestety, ale widać Wam boki, bo ona się tu ciągle podnosi. Do takich spodni jak te z Bershki, które ostatnio kupiłam, bo jeszcze nie mam butów, ale Adidasy założę, to jest ok, bo ten stan jest dość wysoki, no taki, no nie najwyższy na świecie, ale wysoki, więc ona jest tutaj akurat, zobaczcie, nic nie widać, jeszcze kawałek spodni tu mam, natomiast jakbym miała normalne spodnie, to byłoby mi widać całe boki, a jak podniosę ręce, to już w ogóle by mi było, zobaczcie, wszystko widać, więc tego nie wzięłam pod uwagę, jak ją kupowałam, no ona kosztowała tam 30 zł, więc też nie ma tragedii, no i mówię, jest ok ogólnie, jakoś tak... dość dobrze wygląda, no tyle, że po prostu te rozcięcia są kijowo zrobione, za mocne, taka długa bluzka i kurde brzuch widać, żeby było brzuch widać, to jest coś dziwnego. No w każdym razie tak idę, założę jeszcze ramoneskę, Adidasy i w zasadzie tyle. Dzisiaj włosy mi tak tutaj sterczą, ale trochę sobie tak suszyłam właśnie, żeby tak było, więc niech sobie taka grzywa będzie. Kreski standardowo. Słuchajcie, ostatnio się nakręciłam na te kreski, natomiast jeszcze nie mam od Was odpowiedzi odnośnie eyelinera, bo to ja kręcę trochę później ten filmik, więc nie wiem, czy już jest na kanale, czy nie, natomiast ten vlog, ale tam pytałam Was o eyeliner i mam nadzieję, że coś mi doradziłyście, bo tym suchotnikiem już nic nie idzie namalować. A poznałcie, to jest ten lakier z Essence, który Wam ostatnio pokazywałam. Bez top coatu. Dzisiaj mam trzeci dzień, bo ja malowałam w niedzielę rano, albo w sobotę, chyba w niedzielę. I póki co trzyma się ok, on ładnie wygląda. Ale zachciało mi się teraz ciemnych, takich czekoladowych paznokci. Wiecie, chyba poczułam naprawdę jesień, więc następny lakier, jakim będę malowała, to będzie ciemny. Tym bardziej, że w sobotę chyba gdzieś będę wychodziła na jakąś imprezkę, więc tym bardziej ciemne paznokcie mi się przydadzą. W takich też bym mogła iść, ale jakoś tak stęskniłam się tym ciemnym kolorem, także no, dobra, uciekam, bo jest 7:22, a jeszcze muszę iść na śmietnik i do Żabki po bułki i jadę do roboty, także do zobaczenia pewnie później. No właśnie, po pracy jeszcze idę do lekarza, jeszcze idę do Biedronki, bo wszystko mi się pokończyło. Muszę jakiegoś banana kupić, bo teraz najwięcej bananów jem, jak mam te, wiecie, problemy żołądkowe. Więc jakieś banany muszę kupić i pierś z kurczaka. Więc no, będę szła jeszcze na małe zakupy, więc będę dzisiaj bardzo późno, więc filmik zobaczycie również późno, ale ja Wam to chyba mówiłam ostatnio, że teraz filmiki środowe będą około godziny 18, tak 17-18, no dzisiaj na pewno około 18 albo i później, więc... A, jeszcze Franusi muszę kupić, żwirek, ziarenka, więc no, będę szła po prostu jak taki... jak taka baba z targowiska dzisiaj z trzema siatami pewnie, no ale co zrobić. Także uciekam i do później. Cześć, witam się z Wami w czwartek, Jezu, jak ten tydzień szybko leci. Jestem już prawie ogarnięta, ale nie do końca, jak widzicie, włosy mam tak byle jak spięte, bo jeszcze nie wiem, co z nimi zrobię, ale w sumie tak się dobrze czuję, więc może tylko poprawię sobie. Makijaż też zrobiony, nawet nie będę mówić, co mam na oczach, bo znowu kreski, także wszystko bez zmian. Ale chcę Wam coś powiedzieć odnośnie butów, dlatego że pewnie niedługo zobaczycie w outfitach, dlatego że pogoda jest taka, że podejrzewam, że niedługo zacznę nosić moje nowe buty. To są buty, wiecie co, ja oczywiście Wam ich nie podlinkuję, dlatego że ja je kupowałam w wakacje. Kupowałam je chyba w lipcu i to była jedna, jedyna para. Natomiast zerkajcie na tą stronę, dlatego że ja ogólnie nie jestem fanką kupowania butów przez internet i rzadko mi się zdarza, ale ja pamiętam, że w zeszłym roku szukałam przez cały sezon takich ala sztybletów, ale nie do końca, bo ja mam problem z tymi wąskimi czubkami, chociaż bardzo mi się podobają i to... Wiecie, nie przeszkadza mi to, że noga się wydłuża, stopa w sensie, bo okej, tak mam 40, więc mniejszej nie będę miała, więc nawet jak jest ten czupi się powiększa, no to kij z tym. Ale bardziej chodzi o to, że nie mogłam znaleźć żadnych wygodnych, fajnych, dobrze wyglądających i w Zarze były różne za 200, 300 zł, nawet skórzane, ale one nie były wygodne na tyle, żebym chciała je kupić. I słuchajcie, przez przypadek w lipcu weszłam sobie na stronę Dizzy, nie wiem w ogóle czemu tam wlazłam, i kupiłam buty. I była jedna jedyna 40, ale tak jak mówię, możecie tam sobie zerkać i czytać opinie ludzi, dlatego że oni tam często, one, dziewczyny, piszą jak dobrać rozmiar. Oczywiście nie zawsze to się zgadza, ale przeważnie tak. Nawet w Hemie teraz tak macie przy większości ubrań, że czytacie, czy są prześwitujące, czy się gniotą i tak dalej. Ja wiem, że wszystko to jest, wiecie, każdy inaczej na ubrania patrzy. Jednemu się to podoba, drugiemu to, dla trzeciego coś się gniecie, dla czwartego nie gniecie. Natomiast no warto poczytać zawsze, jak przed zakupem. I słuchajcie, i kupiłam buty, w ogóle mi się one tak mega podobały. Mi się już one podobały w zeszłym sezonie, ale tak sobie mówiłam, no dziś 150 zł, nie dam tyle. One są w takich woreczkach w ogóle, każdy but, każdy, obydwa. I słuchajcie, mi się te buty tak mega podobają w ogóle. Zobaczcie, jak one wyglądają. One w ogóle, jak widzicie, co byście postawili w Zarze, to podejrzewam, że nikt by nie,
ci nie skapną, że one nie są Zary. Są mega wygodne, mają okrągłe czubki, było napisane, że standardowa rozmiarówka. No mówię, tu mają te ćwieki, więc coś co ja lubię, wyglądają naprawdę, słuchajcie, ładnie. I one kosztowały 150 zł i z racji tego, że był ostatni rozmiar, ja je kupiłam za 35 zł. Plus przesyłka, no to mi wyszło chyba 45. No słuchajcie, takie buty za 35 zł, one są po prostu naprawdę tak dobrze wykonane i do tego tak wygodne, że jak ja je założyłam, to słuchajcie, ja jestem w szoku, patrzcie jak z przodu wyglądają, no mega wygodne. Nie wiem, czy mogę Was zachęcić do kupowania online, no bo ja wiem, że z butami jest problem, zresztą z ciuchami też już teraz jest problem, bo rozmiary są dziwne, ale no takie fajne buty, żeby kupić za 35 zł i na pewno zaraz zacznę je nosić, bo już jest tak chłodno na dworze, że nawet jak będę miała gołą nogę wyżej, no to chociaż będę miała buta wyższego, bo w Adidasach ostatnio było mi, słuchajcie, zimno, jak miałam kostkę gołą. Jakoś tak, nie wiem, coś tą pogodą jest tutaj nie tak. No, ale słońce wychodzi, ma później niby padać, ale chciałabym się iść biegać, troszeczkę lepiej się czuję, biorę te wszystkie symbiotyki, probiotyki, dziwne rzeczy, więc mam nadzieję, że w końcu wrócę do żywych i pójdę biegać. No, a tymczasem idę się szykować, ubrać, coś wykombinuję, nie wiem jeszcze co. I spiję kawę, nawet dzisiaj taką delikatną kawę sobie zrobiłam i oczywiście do tego wodę. Także słuchajcie, uciekam i do później. Cześć, witajcie w piątek. Piątek 13. Ja nie jestem przesądna, wy? Generalnie kiedyś miałam takie obawy, że coś się może wydarzyć, ale potem jak dorosłam, stwierdziłam, że nic się nie wydarzy, bo to jest taki dzień jak każdy inny, więc to, że akurat przypada 13 dzisiaj. U mnie wbrew pozorom dużo dobrych rzeczy dzieje się 13, może niekoniecznie w piątek, ale w piątek też bywało, że działy się dobre rzeczy, także jestem optymistycznie nastawiona. Poza tym wiecie co, jestem... Potrzebuję weekendu. Jakoś tak przestawiam się cały czas na tryb pracy, mimo tego, że już minął jakiś czas, ale przestawiam się i w ogóle jest jakieś chyba przesilenie. Ja też przez ostatni czas nie biegam, więc ta energia mi totalnie spadła. Ja widzę różnicę, jak ja biegałam, ile ja miałam, słuchajcie, pozytywnej energii w sobie. O mój Boże! Natomiast teraz, jak nie biegam od 2 tygodni, to trochę tak... Ale już się czuję lepiej zdecydowanie, więc... Więc dzisiaj mam nadzieję, że pójdę. Kupiłam sobie, jak widzieliście, te ubrania, więc leżą, także muszę czas najwyższy je użyć i... O, franucha. I po prostu iść biegać, ale ja nie o tym. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać spodnie, dlatego że ostatnio wstawiłam zdjęcie na Instagram w tych spodniach i dużo osób mnie pytało o nie, wiecie co? Teraz jest moda na te wszystkie skajki. Ja ogólnie nie lubię takich spodni, mimo tego, że ja chodzę na czarno ubrana i teoretycznie czuję się ogólnie... Znaczy, żeby to dziwnie zabrzmiało. Czuję się dobrze w nich, w sensie nie przeszkadzają mi jakoś specjalnie, nie wiem, nie czuję się niekomfortowo w nich, ale nie przepadam do tego typu spodniami. Ja je kupiłam dawno temu w H&M-ie na promocję, one kosztowały chyba 139 zł, ja je kupiłam za 30 zł, była jakaś promocja. I to jest rozmiar 38, ale one są, słuchajcie, dużo za duże. Ja ich, nie wiem, czy ja je nosiłam, może miałam raz czy dwa założone. I teraz, jak je założyłam ostatnio właśnie, jakoś chyba w tygodniu, czy to było weekend, to niestety okazało się, że one są tak luźne, że mi spadają z tyłka. Ja nie będę nowych kupowała, mimo tego, że w H&M jest pełno teraz nowych takich spodni tego typu. I brązowe są jakieś tam... kamelowe, brązowe, no rude, różne. Ja nie będę kupowała, bo tak jak mówię, ja nie jestem jakąś wielką fanką tych spodni, ale no ogólnie czuję się w nich dobrze, bo mówię, no one są takie luźniejsze, więc one nie są też obciśnięte, także to są takie bardziej joggery, bym powiedziała, wciągane, one nie mają ani zamka, ani nic. Natomiast mówię, no kiedyś była okazja, to kupiłam i moda, zobaczcie, wróciła. Oczywiście do tego mam czarną bluzkę, standardowo. I co? I założę Adidasy i kurtkę jeansową, także no, jeśli chodzi o makijaż, to znowu mam kreskę, tylko dzisiaj nie wyciągniętą, mam też przedziałek na drugą stronę, ale wiecie co, obrócę teraz kamerę, bo chcę Wam jeszcze coś powiedzieć, poczekajcie, bo chcę Wam jeszcze coś powiedzieć odnośnie, odnośnie jedzenia na przykład. Ja ogólnie dzisiaj, z racji tego, że ja przez cały tydzień, kurde, ale mi tu włosy stoją, ja ogólnie przez to, że przez cały tydzień jadłam praktycznie ryż, w ogóle mało jadłam, dlatego że no przez to zatrucie ja nie miałam jakby tutaj pomysłów, co by jeść, zresztą nic jakby nie mogłam jeść, bo co zjadłam, to mi szkodziło, więc jadłam ryż. Ja nie jestem fanką ryżu, tak jak nie jestem fanką makaronu. To nie jest tak, że ja nie zjem. Ja zjem, ale zdecydowanie bardziej wolę ziemniaki. I dzisiaj, słuchajcie, mam na obiad do pracy, uwaga, rosół z ziemniakami. Tylko nie mówcie, że fu, dlatego że wiecie co? Często słyszę fu, jak możesz to jeść. Wiecie co? No mogę. Ja ogólnie, tak jak mówię, nie przepadam za makaronem i od zawsze jem rosół z ziemniakami i ja to uwielbiam. Uwielbiam po prostu ten smak i taki rosół mogę jeść dosłownie codziennie. Na śniadanie wziąłam sobie jakąś bułkę, bo mówię, już mi trochę przechodzi, więc staram się wprowadzać jakieś nowe rzeczy. I na drugie śniadanie mam 2 pomidory. Zasmakowały mi. Ja z pomidorami mam różnie, natomiast obieram sobie ze skóry. Wiecie, polewam gorąco, nacinam, polewam gorącą wodą,
obdzieram ze skóry i jem sobie takie dwa pomidory, nawet jeden by w sumie starczył, ale wezmę dwa i zjem sobie. To jest dobre, bo tym się w sumie trochę nawet człowiek naje i jakoś tak, nie wiem, zdrowo. No pomidory są zdrowe, także ja kupuję te malinowe w Biedronce, więc takie mam dzisiaj jedzenie. Ogólnie też dzisiaj, słuchajcie, nałożyłam sobie bardzo delikatnie puder, w sensie bardzo mało go nałożyłam, bo wczoraj jak poszłam do dentysty, po całym dniu, jak ja zobaczyłam, słuchajcie, w tych lampach sztucznych, bo ja zawsze biorę lusterko, jak pani mi coś robi, to mi pokazuje, to słuchajcie, w ogóle moja dentystka wczoraj sprawdziła i pierwszy raz u niej byłam w 2001 roku, dajecie wiarę? W każdym razie, co chciałam powiedzieć? A, i z tym lusterku zerknęłam na swoją twarz i słuchajcie, moja buzia była taka sucha, że po prostu to jest niesamowite. Jeszcze rano wygląda dobrze, jak nałożycie ten podkład, puder i tak dalej, ale z biegiem dnia ta buzia się tak wysusza, mimo tego, że ja naprawdę nawilżam bardzo intensywnie moją skórę. Ona się potrafi w ciągu dnia świecić, w sensie nos i, no nos głównie, natomiast tu całe oczy pod oczami, poliki, masakra i nawet broda wyglądały tragicznie, więc dzisiaj nałożyłam ten taki puder z Biedronki, nie wiem czy pamiętacie, taka limitowanka była, on mi spadł. On nie jest matujący, on jest taki raczej bym powiedziała trochę rozświetlający, taki satynowy i ja sobie go dzisiaj właśnie nałożyłam na całą twarz, więc nawet nie mam w ogóle matu tak naprawdę. I zobaczymy. No teraz jest jesień, więc też nie chcę tak bardzo nakładać tych takich właśnie wysuszaczy typu matujące pudry, bo no bo nie chcę, chyba nie ma takiej potrzeby, także no. Będę też w weekend farbowała włosy, bo mam już odrosty. Zawsze zapominam, słuchajcie, kiedy farbowałam odrosty. Włosów nie będę całych robiła, bo one mają dobry kolor, natomiast nie pamiętam, wydawało mi się, że to było na początku sierpnia, ale to chyba niemożliwe, że ja bym tyle chodziła z odrostami. Z racji tego, że dzisiaj mam głowę i dlatego one takie poprawiam ciągle, bo mi tutaj majtają te włosy, zobaczcie, co takie moje włoski mi włażą, więc o. Także dzisiaj, jutro nie będę robiła włosów, zrobię sobie w niedzielę, jak będzie mój dzień mycia. Także dobra, jest 7:23, ja muszę Franusię schować, bo nie wiem, gdzie ona w ogóle poszła, idę zobaczyć, poczekajcie. Nie wiem, gdzie ten mały łobuz poszedł. Aha! Franuś, kto mi rozkopał kołdrę? Aha, no dobra, słuchajcie, ja uciekam do pracy i do później. Jeny, wiecie co, buzia mi się świeci, ale dlatego, że wróciłam i od razu zaczęłam sprzątać. Nie wiem, czy słyszycie, pralka chodzi. Włączyłam na takie dłuższe pranie, bo tam mam ręczniki i takie różne Franusi tam ręczniki. Ja jej nie kąpię, tylko po prostu klatka, kuweta tam stoi, czasami coś jej wyleci, nie trafi, z sikaniem, wiecie, i one takie kropelki tam były, stwierdziłam, że wypiorę, bo to wiecie, nie pachnie ładnie jak to leży, więc rzuciłam to wszystko do pralki, niech to się tam pierze, te dziwne rzeczy. Odkurzyłam i przecieram teraz podłogi. Słuchajcie, przecieram tymi chusteczkami, co wam kiedyś pokazywałam z Biedronki, to są do łazienki, chusteczki nawilżane, powłoka ochronna przeciw kamieniowi. Wygodne i skuteczne mycie. Wiecie co, to jest 80 sztuk. Ja nie wiem, one kosztowały coś koło chyba 6 zł, ale one są całkiem fajne. Ja mam też takie z Biedronki do czyszczenia mebli. Ja niestety w dużym pokoju mam tak, w ogóle ja mam nasłonecznione mieszkanie, w sensie rano jest dużo słońca i na tych ciemnych meblach ja mam ogólnie i białe i czarne. Mam na przykład szafkę pod telewizor czarną. Tam jest, słuchajcie, taką ciemną brązową i stół. Tam widać taki kurz, że to jest tragedia po prostu, więc stwierdziłam, że będę właśnie takimi chusteczkami sobie wycierała, bo to jest szybkie, mogę zawsze przetrzeć i nie muszę kombinować i szukać i wymyślać, że mi się na przykład nie chce czegoś wycierać, no bo tu bierzecie chusteczkę, przecieracie, jest ok. Podłogi też tymi wycieram chusteczkami ostatnio, dlatego że ja mam małą powierzchnię do czyszczenia, mi się nie chce nawet mopa wyciągać, dlatego że tu mam kawalątek i takie boki pomiędzy dywanem, przedpokój tak naprawdę i znowu pomiędzy dywanem w dużym pokoju, no i kuchnia, ale kuchnię to też tym przejadę, bo jako ja mam kuchnię, no słuchajcie, to nie opłaca mi się w ogóle mopa wyciągać, natomiast i tak będę musiała mopa przytargać, bo mam jeszcze takiego starego w piwnicy, takiego jak kiedyś były z takimi, wiecie, tymi takimi włosami, taka wiedźma. Bo chcę, on jest do balkonu, chcę balkon umyć, gdyż tam jest w ogóle, słuchajcie, pajęczyny i nie powiem co jeszcze. Ja z tego balkonu mało korzystam wbrew pozorom. Cieszę się, że on jest, dlatego że jak chciałam, to sobie weszłam na niego, ale ja wychodzę tylko przed drzwi balkonowe, a to całe, co jest tu wzdłuż mieszkania, to w ogóle jest nieużytkowe dla mnie, bo zdecydowanie bardziej wolałabym kwadratowy balkon, nawet mniejsza kwadratowy, no ale, no dobra. Nie ma marudzę, tylko mówię po prostu, że jest taka sytuacja i niestety, no muszę go umyć teraz. Okna myłam jakiś czas temu, chyba tylko to mi zostało. Więc żaluzje będę musiała umyć, ale to jest w ogóle, słuchajcie, inna bajka z tymi drewnianymi żaluzjami, one są tak zakurzone. Poza tym zaraz się jeszcze wezmę za szukanie, słuchajcie, gniazda moli. Ja mam tyle moli w domu. Nie powinnam tego mówić, bo pomyślicie, że ja w chlewie mieszkam. Nie, po prostu wiecie co, mi się wydaje, że franisianie są jakieś larwy i
tyle tych moli lata, że słuchajcie, oglądam wieczorem serial, kurde, mucha, znaczy mucha, mol mi siedzi na telewizorze, nad głową mi lata, frani przy klatce lata. Ich jest po prostu tyle, to są te mole spożywcze i boję się, żeby mi gdzieś nie powpadały, bo wiecie, do jedzenia i tak dalej. One mi wszędzie, one mi wpadają po prostu do każdej możliwej rzeczy, jak tylko coś zostawię na chwilę, szklankę czy cokolwiek, bo jej jest naprawdę sporo. Teraz je powybijałam i nie widzę żadnego, natomiast jeżeli ja mam larwy gdzieś, w sianie, gdziekolwiek, no to przecież siana całego nie wyrzucę, chociaż może wyrzucę, nie wiem co mam zrobić. Ja nie jestem pewna, czy to jest siana, no szukam teraz po prostu, gdzie one mi się zalęgły, bo ich jest bardzo dużo, słuchajcie, wybiję i za chwilę znowu się pojawiają. Poza tym, przed chwilą jak siedziałam na balkonie, to tak zerknęłam sobie na taką matę, co ja przyczepiłam do, bo ja mam szklany ten balkon i kupiłam takie dwie maty długie. One były po 6 metrów, to ja musiałam dwie kupić, bo ja mam prawie 8, prawie 9 metrów, więc kupiłam dwie takie maty, takie wiecie, wzdłuż balkonu i one się tak porwały w niektórych miejscach, w sensie no nie tak, że to widać nie wiadomo jak bardzo, ale jak tak się przypatrzyłam, to są takie miejsca, że one tak się po prostu przy tych słupkach, wiecie, tak jakby rozchodzą. Nie wiem od czego. Albo takie słabej jakości, albo nie wiem, nikt się na tym nie wiesza, nie ciągnie tego, więc nie mam pojęcia. Niech one tak wiszą, ale będę musiała w przyszłym roku coś pomyśleć na wiosnę o czymś innym, może naklejki na to, bo no to tak się średnio sprawdza. Poza tym te szyby są takie brudne, to jest głupie rozwiązanie z tymi szybami. Zresztą ludzie tutaj widziałam, że nie mają obklejonych tych balkonów, ale to jest tak dziwnie, wiecie, jak tak wszyscy, kto będzie tu szedł, to będzie widział wszystko, co jest, jak będę coś robiła na balkonie. A ja czasami wychodzę w starych, kurczę, spodniach od dresu, albo nie wiem, w czym jeszcze, w majtkach na balkon i głupio, żeby ktoś mnie widział, wiecie, z zewnątrz. Nawet nie wypada. Także, no nie ma tu jakichś tłumów, bo to nie jest centrum miasta, no ale łażą, wiecie, tu jest cmentarz, no to chodzą ci ludzie. Więc o tym też będę musiała pomyśleć. Pomyślałam dzisiaj również w ciągu dnia o lampach. I też muszę zaraz usiąść poszukać lamp, bo nie mam jeszcze w łazience i w przedpokoju. Także za to też się wezmę. No muszę, słuchajcie, zacząć coś robić, bo normalnie czuję taką, po prostu takiego powera, że muszę ogarnąć pełno rzeczy różnych i chcę to zrobić właśnie teraz. Także póki mam jeszcze chęć i ochotę. Nie wiem, która jest godzina. Podejrzewam, że koło godziny jest teraz 17. Coś zjem. Ale niedużo, bo mam w planie zbiegać około 19, także po dwóch tygodniach, dzisiaj w końcu zaczynam się już, słuchajcie, lepiej czuć. Chyba mój żołądek i wszystko zaczęło pracować już w miarę normalnie, więc biorę się, słuchajcie, za bieganie znowu. Potem jeszcze przychodzi do mnie Kamila wieczorem, a także kupiłam wino. No, więc tak się zapowiada cały dzisiejszy wieczór i druga część dnia w zasadzie, bo jeszcze wieczoru nie ma. Natomiast cieszę się, że ogólnie jest piątek, znaczy nie cieszę się, że jest piątek 13, ale ja nie wierzę w przesądy, także dzisiaj, słuchajcie, cały dzień w radiu gadali o tym, że jest piątek 13 i co wam się strasznego przydarzyło, w sensie tym ludziom, co dzwonili. Ja nie wiem, czy im się te rzeczy przydarzyły dlatego, że jest piątek 13, czy dlatego, że po prostu tak miało być dzisiaj. No wydaje mi się, że tak miało być. No ale dobra, oni myślą wszyscy, że to jest dlatego, że jest piątek 13, to niech tak ludzie myślą. A zresztą niech se każdy wierzy w co chce, ja tam nie wierzę w takie przesądy, także... No ile tematów, słuchajcie, poruszałam w ciągu 5 minut. Miałam spokojnie do was mówić, a chcę znowu jak najwięcej. No i tak to wygląda. No, także teraz sobie usiądę, coś zjem i wyczyszczę jeszcze łazienkę. Umyję jeszcze chusteczkami, przetrę chusteczkami podłogę w kuchni. I co? Franucha przyszła. Chodź, Franunciu. Pranie jak się skończy prać, ale to jeszcze pewnie dobrą godzinę, to też wywieszę, niech sobie trochę to pranie, wiecie, powisi na balkonie, bo dzisiaj jest taka w miarę dobra pogoda, nie pada, w ciągu dnia padało, ale teraz jest okej. Jest też wiatr, to do jutra mi wyschnie. No i tyle, także słuchajcie, żegnam się z wami na tą chwilę i jeszcze na pewno będę się z wami łączyła później. W ogóle wczoraj zobaczyłam, że lecą przyjaciółki i byłam w szoku, co oni tam mówili, bo powtarzali jakby coś się wydarzyło wcześniej i ja w ogóle byłam w szoku, bo ja mówię, o co tu chodzi? A się okazało, że już tydzień temu był jeden odcinek, o którym ja w ogóle nie wiedziałam, bo ja też nie wiedziałam, w ogóle zapomniałam o tych przyjaciółkach, szczerze mówiąc. I trochę też taka już tutaj tam się robi, wiecie co, taka telenowela z tego. I trochę mnie to wkurza, bo na początku to było takie fajne, a potem już zaczęły te wątki się, słuchajcie, tak tam pierdzielić, że po prostu mam wrażenie, że oglądam na wspólnej. Ale sentymentu chcę obejrzeć i muszę się cofnąć właśnie, obejrzeć najpierw odcinek ten, co był, dlatego wczoraj nie oglądałam, tylko sobie nagrałam i potem przejdę na telewizor i obejrzę nagrany wczoraj odcinek, także... To tyle. Też nie chcę mi się oglądać, bo wam powiem, tych wszystkich programów, które lecą teraz w telewizji. Tak czekałam na te nowe, na tą jesień, jak się zaczną te wszystkie nowe programy.
A nawet Mam Talent nie obejrzałam w sobotę, nie obejrzałam właśnie Przyjaciółek, Milionerów w ogóle nie oglądam, bo mi się nie chce, coś mnie nudzą, słuchajcie, ten Hubert mnie nudzi, oni czasami tak marudzą, ci uczestnicy, nie wiem, czy oni tak muszą, czy nie, ale po prostu gadają już takie pierdoły, że już mi się nie chce tego oglądać. Kuchenne rewolucje jeszcze obejrzałam, ale to nie jest mój ulubiony program, trochę przez przypadek, dlatego, że tych Przyjaciółek nie oglądałam, więc i tak przerzuciłam kanał. Co robisz, Franuś? Nie wolno. Nie gryź tego, bo to nie jest dla ciebie. Nie wolno. Odkurzyłam to teraz, patrzę, tak czysto, w ogóle nie ma jej włosów. Słuchajcie, ja tutaj przyciągnęłam, ja odkurzam regularnie, natomiast ona tak gubi włosy teraz, że przeciągnęłam dzisiaj, tak wiecie, i przez pomyłkę tak mi się ten odkurzacz, tak wiecie, jak wygięłam tą szczotkę do góry, słuchajcie, tyle włosów poleciało, po prostu... Wiecie, to jest beżowe, Frania wiewiórka, no to wszystko się tam miesza i nie widać tych włosów w ogóle, także... O Jezu, dobra, uciekam teraz i do zobaczenia jeszcze na pewno później. Hej, witajcie w sobotę. Dzisiaj jest mega słońce, mam zasłonięte żaluzje, dlatego jest tak ciemno, ale podobno jest zimno, także podobno, no byłam na balkonie, więc czułam, że jest zimno, więc mam długi rękaw, mam też czarne spodnie takie z materiału i na to kurtkę jakąś zarzucę. Zaraz jadę do Gdańska, wczoraj już się do Was nie odezwałam, bo jakoś tak wiecie co, w ogóle wziąłam się na sprzątanie i po prostu sprzątam w miejscach, których nie lubię nigdy sprzątać, czyli na przykład w kuchni jakieś szafki, albo ja nie sprzątam wszystkiego naraz, po prostu tak wiecie, akurat jak mam ochotę, to tą szafkę, jak mam ochotę, tą szafkę, tą szafę tutaj, bo to są domowe rzeczy, także łazienkę, takie różne tam, słuchajcie, zakamarki domowe. No i dzisiaj dalej będę to kontynuowała. Zmazałam też sobie lakier, bo nałożyłam odżywkę, spiłowałam paznokcie i dzisiaj będę nakładała chyba jakiś ciemny, bo mam ochotę na ciemny brąz, ale to na pewno zobaczycie w następnym vlogu, co... jaki lakier nałożę, dlatego że ja w ogóle dzisiaj wieczorem wychodzę gdzieś na jakąś... nie, że imprezkę, do jakiegoś pubu dawno nie byłam, chyba ze 2 tygodnie, więc... Więc wychodzimy, zobaczyć co tam na mieście ciekawego. A teraz jadę do Gdańska, nie wiem czy wam powiedziałam w końcu. Teraz jadę do Gdańska, bo ja wiem, że się zaczyna promocja w Rossmanie. Wy jak to widzicie, to już ta promocja pewnie trwa. Natomiast ja mam ochotę, słuchajcie, kupić sobie jakiś podkład, bo mówiłam wam o Lumenę w jakimś tam vlogu. Natomiast tak trochę kurczę się, boję z tymi kolorami i nie wiem czy czegoś nie kupię, bo na pewno w Hebe będą jakieś promocje. Ja już pomału kończę Yandę, którą stosuję na strefę T i ten to już w ogóle, nie wiem czy widzicie, on już jest tak wyskrobany tutaj, bo tego Rimmela Lasting Radiance używałam na boki twarzy tak naprawdę, na policzki można powiedzieć i tu już skrobił, tu są resztki, on jest bardzo fajny, tyle że on ładnie kryje, pięknie wygląda, ma super kolor, bo to jest 0,70 porcelain, natomiast problem jest taki, że nie mogę go nakładać na strefę T, bo po prostu ona się zbyt świeci i on jakby tak zalega mi tej skórze, jakby się nie wchłania, taki dziwny w ogóle, ale ja tak zawsze miałam z tymi podkładami Rimmela, że one właśnie coś mi na strefie te tak się nie chcą zgrać z moją skórą, także jakby za ciężkie były, nie wiem, a tu jest okej, okay. Nic, tutaj nie narzekam, także mogę wam w sumie już, no to jest takie denko, nie będę już wam pokazywała, tylko wykończę jeszcze, może jutro nałożę i wywalę to opakowanie, ogólnie jest okej, okay, ale to mimo tego, że moja strefa tej jest odwodniona, czyli trochę... Znaczy trochę, jest ona sucha, ale też się świeci, no to on się po prostu nie nadaje. Mam wrażenie, że po prostu zalega na niej. Ale ogólnie było ok. Na polikach wygląda moim zdaniem przepięknie, także chcę też eyeliner jakiś zobaczyć, bo mówię, ja tak na tą promocję w Rossmanie, no może pójdę zobaczyć, może jakiś, bo ja mam ochotę na jakiś puder dobry, bo wiecie co? Mam te różne pudry, ale coś one tak się średnio u mnie sprawdzają i mam ochotę na nowy, nie będę ukrywała. I też bym chciała dzisiaj w Gdańsku zobaczyć konturówkę. Słuchajcie, to jest konturówka z Pierre René w numerze 01. Przepiękna, taka różowa, jasna, nude. Ona jakby nie daje takiego koloru, tylko tak usta powiększa, jak sobie obrysujecie, więc to jest fajne, nie musicie nawet wypełniać niczym. Z tym, że ja jej nie używałam przez ostatnie tygodnie długie, dlatego że ją się temperuje, a ja jestem leń śmierdzący i nie chciało mi się szukać temperówki. Więc będę szukała na pewno wykręcanej, wiem, ja wiem, słuchajcie, ale no nie chcę mi się temperować, no po prostu, ja, no nie. I dlatego będę szukała wykręcanej i bym chciała bardziej w kolorze nude, w sensie nie różową nude, tylko taką nude, takie kakałko, takie coś takiego, wiecie, taki trochę w brąz spadające, zobaczymy, czy uda mi się znaleźć. Ostatnio jakaś dziewczyna w filmiku pokazywała, nie wiem, czy to była Maksineczka, nie, a może nie, o jakiejś Revolution ktoś mówił, więc sobie zerknę, jak będę w Gdańsku. I tyle, także słuchajcie, moi drodzy kochani, uciekam teraz, bo się śpieszę, bo już jest 9:41, a muszę lecieć jeszcze na pocztę coś załatwić, także uciekam, dziękuję wam bardzo, że znowu byliście ze mną i serdecznie was zapraszam na kolejne filmiki, do zobaczenia, cześć!